Ja się śmieję, że kiedyś napiszę książkę, jak wytrwać albo jak nie tracić motywacji, wiedząc, że się nie będzie mistrzynią olimpijską. Do dzisiaj pamiętam, że zdobyłam więcej punktów sama dla swojej drużyny niż reprezentacje razem. Z tych 50 medali 33 to są złote medale, więc no cieszę się, ale niestety może to nie zabrzmi super, ale są w piwnicy. W Mistrzostwach Polski w Radomiu i wzięłam medal na ręki. Jednocześnie trzymając na rękach syna, no czułam ogromną dumę, motywację i spełnienie. I tak naprawdę też Ignacy napędzał mnie do tej walki. Pierwsza taka moja myśl była, że w ogóle nie ma opcji, że ktoś za mnie zdecyduje w tym momencie zdrowia, tak? Czyli ja chciałam odejść ze sportu na własnych zasadach.